Niegdyś duma nagrodzkiego futbolu i prężnie działający zakład optyczny, dziś już nieco zapomniany czwartoligowy klub Carl Zeiss Jena. To właśnie na obiektach tej drużyny gościły reprezentacje Polski i Niemiec do lat 20, a spotkanie to odbyło się w ramach turnieju czterech narodów. Dla biało-czerwonych był już to ostatni mecz i ewentualny remis dawał nam zwycięstwo w tych rozgrywkach. Pierwszą groźną akcję stworzyliśmy po rzucie rożnym. Uderzał na bramkę Marwina Schwabę Mariusz Stępiński. Tu widzimy odpowiedź reprezentacji Niemiec. Strzelał Maximilian Dietgen z Norymbergi, ale jego strzał również poszybował nad bramką Podleśnego. Tutaj widzimy efektowną akcję Juliana Weigla, najmłodszy kapitan w historii TSV 1860 Monachium. Przebijał się przez nasze zasieki obronne, ale ta akcja to też taki papier klakmusowy na to, jak wyglądała gra defensywna biało-czerwonych, którzy skutecznie rozbijali ataki rywala, nie dali się rozpędzić reprezentacji Niemiec. Jest to przeciwnik dużej klasy, bo oparty na zawodnikach, którzy jeszcze niedawno sięgali po Mistrzostwo Europy do lat 19, a w maju rozpoczną walkę o Mistrzostwo Świata w Nowej Zelandii. Tutaj widzimy kolejny strzał Maximiliana Dietgena. A tutaj fatalny błąd popełnił oznaczony numerem 5 Mark Kempf. Piotr Zieliński znakomicie zabrał się z piłką, ośmieszył jeszcze obrońcę, zakładając mu siatkę, ale jego strzał pewnie wyłapał bramkarz Hoffenheim Marvin Schwabe. W odpowiedzi reprezentacja Niemiec. Mark Sztendera uderza z rzutu wolnego. No i tutaj zmusił do wysiłku Damiana Podleśnego, który wyekspediował tę piłkę na rzut rożny. Dwie minuty później mieliśmy lustrzane odbicie poprzedniej sytuacji. Tym razem z rzutu wolnego dośrodkowuje Dietgen, ale piłka po strzale Marka Kempfa mija bramkę Podleśnego. W pierwszej połowie więcej ciekawych sytuacji już nie oglądaliśmy. Jednym z najaktywniejszych zawodników w drużynie biało-czerwonych był oglądany właśnie Mariusz Stępiński. Piłkarz, który miał coś do udowodnienia niemieckiej publiczności, zwłaszcza że w drużynie rywala występowało trzech piłkarzy Norymbergi, jego byłego klubu. I tutaj Mariusz Stępiński w kapitalnej indywidualnej akcji po podaniu Kobyleńskiego pięknie finalizuje tę sytuację. I od 69 minuty prowadziliśmy w Jenie z Niemcami 1-0. Znakomita akcja Stępińskiego, bardzo dobre prostopadłe podanie także Martina Kobylańskiego, no ale to wykończenie napastnika Wisły Kraków było najwyższej klasy. Kolejna akcja biało-czerwonych, 5 minut później długie podanie Kobylańskiego do Majka Łukowicza, Łukowicz do Zielińskiego, Zieliński dostrzegł niepilnowanego Mariusza Stępińskiego, ten uderza, ale piłka po jego strzale trafia w poprzeczkę. Niemniej jednak znakomitą przytomnością umysłu wykazał się Piotr Zieliński, podwyższając wynik meczu na 2-0. To też ciekawa sytuacja, Mariusz Stępiński założył siatkę Marwinowi Schwabe, a więc niejako zrewanżował się za sytuację z pierwszego meczu w Szczecinie, kiedy to niemiecki bramkarz starał się ośmieszyć naszego napastnika i zrobił to wówczas skutecznie. Dwie minuty później mieliśmy 11 dla reprezentacji Niemiec. Faulowany w polu karnym był nie jeden, a dwóch zawodników reprezentacji Niemiec. Tym razem tą osobą, która przewiniła, był Paweł Dawidowicz i sędzia Dino Tomasi podyktował 11. A do niej podszedł Mark Sztendera, więc ta największa gwiazda reprezentacji Niemiec do lat 20, piłkarz Eintrachtu Frankfurt, pewnie pokonał Damiana Podleśnego. Ostatni kwadrans to już ataki reprezentacji Niemiec i nasze próby kontrataków. Tu widzimy znakomitą okazję Piotra Zielińskiego, który efektownie minął obrońców, ale uwikłał się w dribbling, z którego już niewiele wyniknęło. I tu jeszcze w 89 minucie bardzo dobrze przejmujemy piłkę. Mariusz Stępiński, który wystąpił w roli prawoskrzydłowego, zagrał do Majka Łukowicza, ale Łukowicz w tej sytuacji uderzył niecelnie. W doliczonym czasie gry jeszcze próbował Mark Sztendera, ale piłka po jego strzale już nie po raz pierwszy w tym meczu mija bramkę Podleśnego. W efekcie wynik już nie uległ zmianie i Polacy pokonali w Wienie reprezentację Niemiec do lat 20 2-1 i triumfowali w turnieju czterech narodów. Będę daleki od takich wyciągania takich wniosków po pojedynczych meczach. Jesteśmy w tym naprawdę nieźli. Po jednym przegranym meczu możemy powiedzieć, że cała drużyna gra fatalnie, a po jednym gdzieś tam budować pomnik. Nie na tym polega praca przede wszystkim z reprezentacjami młodzieżowymi, z młodzieżą w ogóle. To już jest tutaj piłka nożna też zawodników, którzy mają po 20 lat, także swoją wartość prezentują. No cieszy nas to, że zespołem, który przed pół roku był mistrzem
Europy. U19 mieliśmy tutaj wielu zawodników z tej drużyny, z zawodnikami, którzy występują na co dzień w Bundeslidze. Toczyliśmy wyrównany bój, bo oczywiście piłka nożna to częściowo też posiadanie piłki, ale sytuacje stwarzane to inna sprawa. No, nam tych sytuacji udało się dzisiaj kilka stworzyć, dwie wykorzystaliśmy i bardzo się z tego cieszymy. No, tutaj selekcja ograniczała się do roczników 9-4, 9-5. Czy na te kolejne zgrupowanie już będziemy mogli liczyć na zawodników troszeczkę młodszych, 9-6, 9-7? Mocno trzymamy kciuki za reprezentację trenera Rafała Janasa w eliminacjach Lead Round U19. I dlatego też nie powoływaliśmy żadnych zawodników młodszych niż rocznik 95. Nie ukrywam, że na wielu z nich liczymy, obserwujemy bacznie w rozgrywkach ekstraklasy za granicą czy pierwszej ligi. No ale liczymy na to, że zespół Under 19 zrobi dobry wynik w drugiej rundzie eliminacji i awansuje. Tego im życzymy. Jeżeli tak się stanie, to oczywiście nie będziemy ich powoływać w czerwcu. Natomiast już w drugim półroczu wiadomo, że będziemy korzystać z zawodników, których w tej chwili obserwujemy. Myślę, że tutaj organizacji chodzi, no to wszyscy wiemy, że drużyny Marcina Dorny są znakomicie ustawione w defensywie i tracą bardzo mało bramek. Może mieliśmy mniej posiadania piłki, ale myślę, że mieliśmy więcej okazji do strzelenia bramek i to pokazuje, że ta różnica nie jest na tyle duża między zawodnikami naszej klasy a zawodnikami Bundesligi, także no wszystko, cała otwarta droga przed nami.